Tajemnosy.pl, a to jest unboxing Władcy Pierścieni LEGO. Jak widzicie, zakupiłem tą wersję w takiej lepszej, pudełkowej. Jak widzimy, nie mamy tu zwykłego pudełka od gry, tylko to jest zapakowane. I co ta edycja zawiera? Na pudełku jest napisane, że zawiera ekskluzywną minifigurkę LEGO Elronda i zawiera mini zestaw klocków. Jak widzicie tutaj na pudełku. I tak ogólnie to pudełko się prezentuje. Jest dosyć ładne. Owinięto oczywiście folią. Zakupiłem ją w Empiku i powiem wam ciekawostkę, że to tak jakby ta wersja ekskluzywna, tą co ja zakupiłem, kosztuje dokładnie tyle samo co zwykła gra w zwykłym pudełku, czyli bez tych żadnych ludzików i tak dalej, kosztuje w Empiku tyle samo. Więc zaczynamy to otwierać. Folia zła jest. O, rozerwałem palcami. Super, nie potrzebowałem mojego, magicznego nożyka. Dobra. Okej, rozrywamy. Dobra, folia wręcz. I otwieramy magiczne pudełko. Jak widzimy, gra. Grę tutaj mamy. Wygląda tak samo jak pudełko. Oczywiście w środku widzimy tylko Elronda. Nie wiem, czy to chodziło o ten zestaw, mini zestaw klocków, to jest to i Elrond to jest to samo. Myślałem, że będą jakieś dwa zestawy, a jak widzimy, mamy takiego Elronda. Od razu rozpakuję wam. Jest ogólnie figurka przeznaczona dla osób powyżej 6 roku życia. Widzimy tutaj. Dobra, otwieramy. Spociły mi się ręce. Dobra. Jak widzimy w środku. Nie mówcie, że jest złożony. O nie, pelerynka tutaj jest. Dobra, i Elrond nasz. Z tego co widziałem na innych takich unboxingach, czy tam nie wiem jak ludzie składali LEGO, że właśnie głowy są dwustronne. Jak tutaj widzicie, mam nadzieję, że to będzie widać w ogóle. O, dwustronne. Nie, ja sobie wybiorę głowę jak się drze. Ogólnie to Władca Pierścieni to mój ulubiony film. Jestem fanem tego filmu i czekam aż wyjdzie Hobbit w kinach. A nie, źle założyłem. Najpierw peleryna. I to jest ogólnie już, jak widzicie, drugi mój unboxing na moim kanale. Ale o, też na moim kanale pojawi się trzeci unboxing i będzie on też z LEGO. Jak widzimy, nasza figurka została już złożona. Tak ona wygląda. Trochę się namęczyłem z zakładaniem tych włosów na niego. Ale okej, figurka jest ładna moim zdaniem. Teraz przejdziemy do otworzenia gry. Więc otwieramy. Niestety kop dostępu. Znowu będzie cenzurka, jak to lubicie bardzo. Okej, więc tutaj mamy ten instrukcja chyba, jakiś kupon Cenega jakiś, się nie interesuje na razie. I tutaj mamy instrukcję do Władcy Pierścieni LEGO. Tutaj mamy jakieś obrazki, tutaj cała instrukcja. Okej. I oczywiście płytę z grą.
Oczywiście będzie z tego seria na moim kanale. To już będzie seria na 100%. Więc tak, a jeśli chodzi do farmy symulator, to mam pewien problem, gdy lekko skręcę tym moim sikiem czy byle jakim pojazdem, po prostu on mi zaczyna jakby latać. Jeśli wiecie co z tym zrobić, to mi powiecie, to ta seria w końcu będzie na moim kanale, a Władca Pierścieni będzie na 100% na moim kanale, to jest tylko czekajcie, aż to nagram, zmontuję i wrzucę, więc to był unboxing Władcy Pierścieni Lego, tylko czekajcie na moim kanale, w końcu ukaże się ta seria, więc dobra, więc mam nadzieję, że ten unboxing wam się podobał, że seria wam się spodoba i ogólnie to jest Lego jest fajne. Trzymajcie się i cześć.